Elżbieta Murawska, witam i zapraszam na kolejny przegląd Tygodnia Radia 5. A w tym wydaniu powiemy m.in. o debacie na temat przyszłości Suwałk. Jeszcze mam wymieniać te przewagi konkurencyjne, które będą w Suwałku w 2020? O tym, jak typują wyniki Euro 2012 Suwalczanie. Grecja wygrają, z Czechami może remis. Oraz o uroczystych obchodach Bożego Ciała w Suwałkach. Oddajmy cześć Chrystusowi publicznie, bo to wyznanie publiczne jest bardzo ważne. O przyszłości Suwałk rozmawiali w poniedziałek przedstawiciele władz, przedsiębiorcy i eksperci z dziedziny gospodarki. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się debata Suwałki 2020. Jej organizatorem była Bożena Kamińska, posłanka Platformy Obywatelskiej. Powodem spotkania jest przygotowywana właśnie strategia rozwoju województwa podlaskiego i regionalna strategia innowacji. Sama posłanka Suwałki w 2020 roku widzi jako miasto rozwinięte, sprężnym parkiem naukowo-technologicznym, obwodnicą i dostępem do szerokopasmowego internetu. Suwałki społeczeństwa cyfrowego, społeczeństwa nowoczesnego, jak również myślę, że dużo młodych przedsiębiorców znajdzie realizację swoich pomysłów na bazie parku naukowo-technologicznego, bo po to on został stworzony. W jasnych barwach rozwój Suwałk postrzega też obecny na debacie Dariusz Bogdan, wiceminister gospodarki. Piękne miasto przedsiębiorców, miasto, które jest świetnie skomunikowane, zresztą nie tylko i wyłącznie Polski, ale zresztą Europy i świata. Miasto przyszłości, miasto nowych ludzi. Jeszcze mam wymieniać te przewagi konkurencyjne, które będą w Suwałku w 2020? Z większą rezerwą w przyszłości zdaje się natomiast patrzeć Czesław Renkiewicz, prezydent miasta. W swoim wystąpieniu podkreślał, że bez dobrych połączeń drogowych i kolejowych z centrum Polski oraz lokalnego lotniska trudno będzie o rozwój Suwałk. Stworzenie takiego mocnego lobby w zakresie właśnie budowy Via Baltiki, Rel Baltiki i również lobowania na temat pozyskania środków finansowych na budowę lotniska lokalnego w Suwałkach. To jest pierwszy taki bardzo istotny. Drugi rzecz to jest tworzenie jak najlepszych warunków do inwestowania dla naszych przedsiębiorców, jak również dla firm, które chcą u nas ulokować działalność, szczególnie w strefie ekonomicznej, po strefie suwalskiej i również rola tutaj parku naukowo-technologicznego. I trzeci taki obszar to dalej rozwijanie naszego miasta pod względem turystycznym. Pozytywnie odebrali wprowadzenie opłat za parkowanie w centrum miasta mieszkańcy Suwałk. Tak przynajmniej wynika z sondy, którą przeprowadziliśmy na ulicach miasta. Zdaniem naszych rozmówców dzięki parkomatom można w końcu znaleźć wolne miejsce parkingowe. Wcześniej zajmowali je urzędnicy, mówią. Suwalczanie liczą jednak, że ceny za postój utrzymają się na dotychczasowym poziomie. Jest możliwość zaparkowania. Przede wszystkim podejrzewam, że miejsca, które były do tej pory zajmowane, to były zajmowane tak naprawdę przez urzędników. Myślę, że ta złotówka nas za wiele z kieszeni nam nie ujmie, a zrobi dobrą robotę. A złotówkę to jeszcze może być. No bo tak naprawdę to urzędnicy tutaj tylko stawiali z magistratu i trzeba było im zabronić stawiać i nie trzeba było opłaty brać. To standard dzisiaj, czy w Białymstoku, czy gdzieś. To już w gestii prezydenta miasta było, ale uważam, że chyba się sprawdzi, tak jak w większości miast. Strefa płatnego parkowania obowiązuje w Suwałkach od początku czerwca. Obszar objęty opłatą obejmuje ulicę Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Dwernickiego do ulicy Wigierskiej oraz przy Parku Konstytucji 3 Maja. Piknik rodzinny odbył się w przedszkolu nr 5 w Suwałkach. To już 18. edycja corocznej imprezy, jaka tradycyjnie odbywa się w ogrodzie placówki. W tym roku główną atrakcją była zabawa z aktorami z Teatru Narwal z Białegostoku. Maluchy mogły także skorzystać z kilku innych stoisk, takich jak malowanie twarzy, loterii fantowej oraz punktu z wybiekami i smakołykami z grilla. Przedszkolaki i ich najbliżsi mogli wspólnie spędzić czas i to był nasz główny cel, powiedziała Radiu 5 Danuta Borawska, dyrektor placówki. Sama nazwa wskazuje, że to jest piknik poświęcony, może nie poświęcony, ale piknik, na którym spotykają się całe rodziny, dzieci, rodzice, i właśnie ich dziadkowie, ciocie, wujkowie, sąsiedzi. W myśl hasła, kiedy dziecko się śmieje, śmieje się cały świat. Taka jest idea tej zabawy piknikowej. Dzieci bawiły się świetnie, a ich entuzjazm podzielali najbliżsi. Rodzice nie mają zbyt dużo czasu, bo pracują. A to jest taka akurat możliwość, żeby spędzić ten czas z dzieckiem i właśnie to jest super inicjatywa, uważam. Rodzina się integruje, a dzieci czują, że są jakby kochane i że rodzice się nimi zajmują, że nie są zostawiane same sobie komputerom i telewizorowi tylko dzisiaj. Myślę, że to dobry pomysł na spędzenie czasu, przynajmniej takiego w ciągu tygodnia, paru, no nie wiem, minut, nie wiem, pół godziny z dzieckiem w przedszkolu, żeby zobaczyć, jak to jest.
Także myślę, że to dobry pomysł. I dla przedszkola, i dla rodziców. Chociaż na niektórych samochodach powiewają już biało-czerwone chorągiewki, a na balkonach pojawia się coraz więcej flag, to w Suwałkach szału w związku z Euro 2012 nie ma. Miejscowi wysoko oceniają szanse Polaków i typują swoich faworytów. Mecze reprezentacji będą oglądać przed telewizorami w gronie rodziny i przyjaciół. U siebie w domu przed telewizorem, a mnie się wydaje, że Niemcy, Włochy, Polska z grupy wyjdzie, chyba to wszystko. Myślę, że jak zwykle nawet nie wyjdzie z grupy. No, takie czasy nastały niestety, kiedyś byliśmy lepsi, ale może kiedyś to się zmieni, może. Ja myślę, że wyjdzie z grupy, a dalej to raczej chyba sukcesem nie osiągnie. Na Mistrzostwa Europy ja bym stawiał Hiszpanię albo Niemcy. Mój syn jedzie z Poznania, też tutaj będziemy oglądać. No z grupy wyjdą według mnie, a dalej to nie wiem. Grecja wygrają, z Czechami może remis. Ja z Rosją przegram. W domu z kolegami, no, biletu nie kupiłem, bo się nie udało. Bym stawiał na Hiszpanię, ale mówię, że już to już zgrana płyta, że oni wszystko zdobyli. Według mnie to Holendrzy mają, bo grają piękną piłkę. Natomiast nasi, żeby to nie było tak jak zawsze. Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Warto dodać, że w mieście nie brakuje jednak również eurosceptyków. Nie wszyscy z entuzjazmem podchodzą do organizowanej imprezy. Jest ona sztuczna, droga i niepotrzebna, mówią. Nie zamierzam oglądać w ogóle, a moje typy to Polska odpadnie od razu z grupy, także to nie ma sensu. Nie jestem w ogóle tak kibicem piłki nożnej. Nie oglądam, nie interesuje mnie piłka nożna i nie mam czasu nawet na to. Fajnie, że jest taka impreza, ale po prostu mnie to nie interesuje. Moim zdaniem ona jest sztucznie wytworzona, bo pan Tusk lubi piłkę nożną. I to wszystko. Wokół tych skandali z wykonawcami, z brakiem pieniędzy, z autostradą, proszę pana, z tym stadionem, gdzie się też w radio słuchałem. Śmierdzi mi to. Swoje natomiast piłkarskie Euro 2012 zaczęły w środę dzieci z przedszkola nr 8 i szkoły podstawowej nr 6 w Suwałkach. W placówkach odbyły się mini turnieje, podczas których zawodnicy podzielili się na drużyny odpowiadające reprezentacjom poszczególnych państw. W przedszkolu dziecięca reprezentacja Polski zmagała się z dziecięcą drużyną Ukrainy. Taki finał Euro przewidują bowiem najmłodsi piłkarze. Był doping kibiców, biało-czerwone barwy, a nawet przebój Koko Koko Eurospoko w wykonaniu mini jarzębinek, czyli dziewczynek z miejscowego przedszkola. Świętuje cała Polska, więc w zabawę chciały się też włączyć suwalskie przedszkolaki, mówi Urszula Rutkowska, dyrektor placówki. Cała Polska tym żyje, przecież to jest nasze wielkie święto, które się nie zdarza codziennie, a więc już bardzo dawno ten pomysł się zrodził i powoli się do niego przygotowywaliśmy. A dzisiaj to już jest kulminacja, jest wielki mecz towarzyski Polska-Ukraina, wspaniała zabawa. Fajnie jest wspólnie z rodzicami, z dziećmi, z wszystkimi pracownikami się pobawić. Tysiące wiernych uczestniczyło w czwartek w całym regionie w procesjach Bożego Ciała. To uroczystość ku czci najświętszych ciała i krwi Chrystusa. W Boże Ciało wierni wspominali ostatnią wieczerzę, przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Po uroczystych mszach we wszystkich parafiach odbywały się procesje. W ten sposób wierni Kościoła katolickiego manifestowali swoją wiarę. Publicznie oddajemy cześć Chrystusowi, mówił ksiądz Lech Łuba, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza w Suwałkach. Oddajemy cześć Chrystusowi publicznie, bo to wyznanie publiczne jest bardzo ważne. Kochani, jeżeli ktoś twierdzi albo chce twierdzić, że moja wiara jest wiarą prywatną, to jest w ogromnym błędzie. Jest przeciwko nawet Chrystusowi, dlatego że Chrystus powiedział, że kto do mnie przyzna się przed ludźmi, do tego ja przyznam się przed swoim Ojcem, który jest w niebie. Wielu obecnych nie kryło, że współcześnie z manifestowaniem wiary bywa różnie. Nie tylko w kościele, żeby było, ale żeby na zewnątrz trochę. Żeby pokazać wiarę. Tak? Wiarę swoją, oczywiście. My, starsze pokolenie, tą wiarę utrzymujemy i pokazujemy młodym pokoleniu, jak powinno być z waszą własną wiarą. Pan Jezus wyszedł w ostatnią wieczerzę, przy tego powiedział, oto jest ciało, to jest krew i wy idźcie i nauczajcie. Dlatego my wychodzimy na zewnątrz. Pan Jezus wychodzi
i razem prowadzi lud swój. Bogdan Cichocki z Akcji Katolickiej w Suwałkach przyznaje, że pewne tradycje mijają. Dodaje jednocześnie, że ważniejsze od uzewnętrzniania wiary jest postępowanie zgodnie z jej zasadami. Ta tradycja gdzieś uciekła. No świat idzie, laicyzacja i to jest chyba normalne. Ale ja myślę, że wiara jest w środku w człowieku i czasami to uzewnętrznianie jej za wielkie może być źle odbierane. Myślę, że katolicy słusznie robią, że pokazują, że istnieją, że są, a na co dzień wewnętrznie gdzieś to też przeżywają. Ważne jest, mi się wydaje, bardziej wierzyć i postępować zgodnie z wiarą wobec drugiego człowieka. I wtedy jest się samemu wobec siebie w porządku. To wszystko w tym wydaniu Przeglądu Tygodnia Radia 5. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.